Rybnik to nie tylko żużel, to nie tylko piłka nożna, to także baseball, czego najlepszym dowodem są trwające Mistrzostwa Europy Kobiet w softballu. Dokładnie. Znaczy, myślę, że wszystko to pociągło nasze sukcesy ostatnie. Dwa razy tytuł Mistrza Polski. W zeszłym roku organizatorem żeśmy byli Pucharu Europy. W tym roku współorganizatorem Mistrzostw Europy w softballu. Także wszystko to tam napędza właśnie do tej. I to dzięki temu myślę, że udało się nam jakoś przeforsować w mieście, żeby powstał tutaj prawdziwy stadion baseballowy, nie tylko boisko, bo to boisko to się tylko kojarzy z murawą, ale prawdziwy stadion. Naprawdę jesteśmy dumni z tego, że coś takiego tutaj powstało. Promujecie baseball, który przecież na Śląsku zwany palantem od wielu, wielu lat ma swoje miejsce. Palant to zawsze był kojarzony z tą dzielnicą i tutaj z tym klubem, bo tu się właśnie z Palanta zrodził się najpierw właśnie softball, bo my zaczynaliśmy tutaj w klubie, to były lata 70. od softballu. Myślę, że softball to jest wspaniała zabawa, także to jest od dzieciaków po takie właśnie drużyny, można powiedzieć profesjonalne jak tutaj i nawet my się spotykamy często jako byli gracze. Gramy tak zwanego slow pitcha, właśnie to jest taka odmiana softballu, takiego relaksowa. Słyszymy tutaj opinie drużyn, które tutaj do nas na nasz obiekt zawitały, czy działaczy Europejskiej Federacji, czy sędziów. No, szalenie się im tutaj podoba, nie tylko nasz obiekt, ale tutaj otoczenie i atmosfera po prostu.